Garyt, jesteśmy. Pozdrawiam wszystkich ciepło, serdecznie, artystycznie, radośnie i jakkolwiek Wam w duszy gra, bo dzisiaj nam gra sprawa, co jest przeznaczone, co nie jest przeznaczone, co my naprawdę możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić. No i do tej bardzo, bardzo interesującej rozmowy zaprosiłam Piotra Tymochowicza. Witaj, Piotr. Witam Ciebie, Jasiu, i witam wszystkich oglądających i słuchających. Witam serdecznie. No, poruszyliśmy sobie, już zaczęliśmy właściwie poruszać taki temat, co tutaj irytuje nie tylko nas, ale też innych, którzy do czegoś tam doszli w życiu. Wiesz, takie mówienie, że nic nie można osiągnąć, bo są takie dwie strony. Z jednej strony nic nie mogę osiągnąć, nic, no nie ten system, nie w tym kraju się urodziłem, nie mam pieniędzy, nie mam talentu, albo odwrotnie, mam talent, ale nie mam zasobu, więc nie zrobię nic, prawda? A z drugiej strony, jak ktoś się urodził słoniem, to nie będzie skowronkiem, żeby nie wiem jak go zapakować, w jaki prezent i jaką wstążką zawiązać, no to ten, kto nie ma talentu i pójdzie do takich programów jak Voice, nie zaśpiewa. Ile takich było, można sobie pooglądać właśnie w tych programach amerykańskich, gdzie ktoś chodzi, mówi, ale ja mam talent, ja mam talent. No i cały świat się przekonał, że no, talentu akurat zabrakło w tym wykonaniu. I żeby nie wiem jak pchał dalej, kurczę, no nie pójdzie. No, to co, złoty środek? Nie sądzę, żeby nam się udało rozstrzygnąć wielu kwestii, ale na pewno warto porozmawiać, szczególnie o przesądach, o bardzo wielu przesądach, no i nie tylko przesądach, ale i ograniczeniach, bo wiesz co, myślę sobie, że jest jak jest, no pewnie nie wiemy wszystkiego, ani może nawet większej części, ale z tego co warto wiedzieć, ale jedno możemy powiedzieć na pewno, że co najmniej 80-90 może procent ograniczeń, których doświadczają ludzie, to nie są ograniczenia w świecie, w którym żyjemy, tylko to są ograniczenia, które powstają w naszych głowach. To z całą pewnością możemy powiedzieć. Także my sobie nakładamy te kagańce, te kajdany, te ograniczenia, my sobie sami nakładamy. Nikt nam tego nie robi. Tak, no, otoczenie może nam ułatwia to czasem, ale w gruncie rzeczy to my jesteśmy problemem, a nie świat jest problemem. No ja tylko się mogę pod tym podpisać i wcale nie mówię o to, że jest łatwo, bo widzisz, ja tutaj z pozycji artystki musiałam się bardzo, bardzo przebijać i przez jakieś problemy zdrowotne, i przez system, i przez braki finansowe, natomiast nie uważam, żeby któryś z tych powodów był wystarczającym powodem, żebym nie zrobiła tego, co chciałam. No, ale ty jesteś w szczególnej sytuacji, bo po pierwsze masz liczne talenty, jak widać artystyczne, świetne po prostu. Masz potencjał i jeszcze nie masz w sobie tych ograniczeń. Także ja czekam na taki moment, kiedy wiesz, rozkwitniesz w pełni ze swoimi wszystkimi talentami. A myślę, że to niebawem nastąpi. No ciekawe, ładnie mi tutaj opowiadasz. Ja w ogóle bardzo lubię z Tobą nagrywać i czasami, wiesz, mam takie poczucie, że nawet gdybyś Ty naprawdę mówił czy jakąś nieprawdę, czy ubarwiał, to tak mówię, tak pięknie opowiadasz, naprawdę. To jest właśnie Twój talent też, tworzenia takiej rzeczywistości, że ludziom właśnie te ograniczenia mogą zniknąć. Bo nie ma to jak dobra historia i umiejętność właśnie przekazu, którym masz. Wiesz co, ja mam ograniczenia, ja mam sporo ograniczeń. Tak troszkę samokrytycznie chciałem coś powiedzieć w tym momencie, bo niewątpliwie masz rację, wychwalając mnie, ale ja sobie zdaję sam sprawę z tego, że moje umiejętności interpretacji, umiejętności posługiwania się semantyką są znacznie większe niż tak naprawdę moja wiedza. I ja potrafię, wiesz, tak powiedzieć, żeby zrobić bardzo dobre wrażenie i ludzie myślą, że jestem niebywale mądry i że wszystko wiem,
I czasem tak to brzmi, bo niektórzy mi takie uwagi piszą, wiesz, że a Tymochowicz, znowu się postawiłeś w roli alfy i omegi, znów się kreujesz na wszechwiedzącego. No, no tak to wygląda z mojego sposobu mówienia pewnie, który jest taki mentorski czasem. Natomiast ja sam dla siebie wiem, no, że nic nie wiem, prawie nic nie wiem. I rzeczywiście tak jest, że to mogę potwierdzić na swoim własnym przykładzie, że im więcej zdobywamy wiedzy, tym to pole niewiedzy widzimy coraz większe. Także ja nie jestem dumny z tego, co wiem, bo wiem o tym, że do poznania, do nauczenia jest nieskończenie wiele rzeczy fantastycznych. Ale w związku z tym też nie uznaję czegoś takiego jak dogmaty w nauce. A niestety różne dziedziny nauki no, nie ustrzegły się przed tym, wiesz, żeby stawiać pewne dogmaty. I na przykład fizycy wierzą, w które matematycy wierzą, a które wcale nie muszą być prawdziwe. Taki przykład pozwolisz, że podam. Pojawił się taki dogmat od czasu Alberta Einsteina mniej więcej, no może wcześniej to istniał, że prawdziwa teoria musi być prosta, piękna i zrozumiała. Czyli, że jeżeli coś nie jest piękne matematycznie, to na pewno nie jest prawdziwe. No, kochani moi, w gwiazdach to nigdzie nie jest zapisane. W żadnej nauce to nie jest potwierdzone, że prawdziwe jest tylko to, co jest piękne w matematycznej formie. A może jest dokładnie przeciwnie właśnie. A może piękno jest tylko pięknem iluzji, a rzeczywistość wcale nie jest taka piękna. Wiesz, my przyjmujemy jako pewnik rzeczy, które nam się podobają, które nam odpowiadają, ale wiesz, które mogą mieć nie mieć żadnego związku z rzeczywistością. No niestety. Wiesz co, a tutaj docieramy do paradoksu, bo dwie przeciwstawne rzeczy mogą być prawdą w tym samym czasie. Właśnie. To jest dopiero numer. Wystarczy, że siedzimy naprzeciwko siebie i upieramy się przy tym, gdzie, jaka jest prawda absolutna na temat, gdzie jest prawa strona, a gdzie jest lewa strona. No ja powiem, że tu jest... a u mnie po lewej wychodzi, no. A u widzów jeszcze nie wiadomo jak. No, pozorom to nie jest drobiazg. To nie jest drobiazg, dlatego że jeśli balonik, wielki, duży balon, ma jedną maleńką dziurkę, maleńką, to już jest po balonie. Dokładnie. Dlatego ludzie tego nie wiedzą, więc może to wyjaśnię. To nie jest tak. Oczywiście. Oprócz naszych słuchaczy, zaznaczając bardzo. Oprócz naszych słuchaczy, tak, tak, oczywiście. Bo ludzie myślą, że istnieje prawda absolutna, która zabiera w sobie prawdy względne. No bo ty mówisz, że prawa jest tu, a ja mówię, że prawa jest przeciwnie. No niestety to jest niemożliwe. To jest wewnętrznie niespójne i nielogiczne. Nie może być tak, że istnieje prawda absolutna gdzieś tam, w niektórych dziedzinach, a tam, gdzie nam nie pasuje, to jej nie ma. To jest wtedy względna prawda. Prawda absolutna, gdyby istniała, można to udowodnić prosto, to musiałaby istnieć wszędzie, w każdej najmniejszej dziedzinie. Bo jeśli nie, to w tym balonie prawdy absolutnej byłaby dziura, przez którą wyleciałoby całe powietrze. Także jeżeli nie ma prawdy absolutnej w tym, gdzie jest prawa strona, a gdzie jest lewa strona, a nie ma, to znaczy, że nie ma prawdy absolutnej w ogóle. No i warto sobie to uświadomić. Poczekaj, to ja ci powiem. Ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale kto powiedział, że świat się stosuje do logiki? Akurat tak jest, że poznaliśmy fragment czegoś niebywałego. Poznaliśmy fragment języka, którym posługuje się cały wszechświat, na każdym poziomie. A to jest właśnie matematyka razem z logiką. Także jest skrajnie nieprawdopodobne, żeby wszechświat w całości, jak go poznaliśmy, posługiwał się logiką i matematyką, a w jakiejś wymyślonej przez nas dziedzinie akurat nie.
No nie, no wszędzie się posługuje matematyką. Czy nam się to podoba, czy nie? Ale poczekaj, oprócz polityki i różnych i religii i różnych właśnie kościołów, ponieważ, ja to powiem inaczej, kłamstwo jest kłamstwem, dopóki nie stanie się prawdą. A co się staje prawdą? Jak coś jest powtarzane minimum 1000 razy? Czyli wszelkie kampanie tutaj się nam kłaniają, prawda? Tutaj ktoś mi wysłał wczoraj zdjęcie w Grecji, jakiś bardzo stary obraz przyjechał do pewnego kościoła, ja dokładnie nie wiem gdzie, chyba w Atenach, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że stały tam setki ludzi, którzy chcieli tylko wejść do kościoła, żeby się pomodlić. I ja mówię, kurczę, jakiś obraz, no jakaś relikwia religijna, święta przyjechała. I zobacz, co to robi. Jeden obraz, ale setki ludzi stoją, żeby wejść i się pomodlić. Prawda? No i tutaj kwestia wiary jest, że to nie chodzi o prawdę czy o kłamstwo, tylko w co człowiek wierzy. No i aczkolwiek istnieje w tym też pewna prawidłowość, bo jeśli coś jest kwestią wiary, to jest marne, no po prostu marne, dlatego że dzisiaj ktoś ciebie przekonał do czegoś, a jutro uwierzysz komuś innemu. No i to też będzie wiara, wcale nie gorsza, taka sama, a trzeciego dnia ulegniesz trzeciej wierze. Wiesz, to wiara, to jest coś, czego nie można udowodnić, czego nie można zrozumieć. No to jest nic nie warte, dlatego że dzisiaj wierzysz w coś tam, a jutro będziesz tak samo wierzyć w coś innego. Dlatego jest takie bardzo mądre powiedzenie, że jeśli ktoś raz w coś uwierzył, tylko uwierzył, to potem uwierzy w każdą bzdurę po prostu. Bo tak, ktoś nie czuje potrzeby weryfikowania, nie czuje potrzeby przemyślenia, no bo jak coś jest kwestią wiary, no to wystarczy wierzyć i już i sprawa załatwiona. To jest takie pójście na łatwiznę, oczywiście. W Polsce jest takie powiedzenie, tylko krowa nie zmienia zdania. I na świecie spotkałam się z tym, że na przykład właśnie zostało mi to zarzucane, że dzisiaj mówią tak, a jutro mówią inaczej, no bo sytuacja się zmieniła, prawda? Mam więcej danych, mogę coś więcej na ten temat powiedzieć, ale było mi zarzucane przez bliską mi osobę, że no i to mężczyzna, bo to też wiesz, są różnice między kobietami i mężczyznami też w sposobie myślenia. Nie mogę za tobą dojść, to ty w końcu, czy ty mówisz prawdę, czy ty kłamiesz? Raz mówisz to, raz mówisz to. No ale mówię, i to jest prawdą, i to jest prawdą, w zależności od której strony na to zobaczysz. Wiesz, to jest tak samo jak czasami tłumaczę w związkach, że ktoś czy kobieta przychodzi, jest zraniona, ponieważ partner ją na przykład zdradził, ale on twierdzi, że on ją kocha. No i ona nie może tego pojąć, że on może ją kochać, a jednocześnie ją może zdradzać. No tak, bo to jest jego... To jest kwestia ograniczeń już naprawdę umysłowych, bo większość ludzi, no powiedzmy sobie to też wprost, że większość ludzi ma cholernie ograniczony mózg po prostu. No i rzeczywiście większość ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić, że dwie przeciwstawne rzeczy mogą być jednocześnie prawdą lub fałszem. Że prawda jest względna zwyczajnie. No wiesz, gdyby fizycy w to nie przyjęli tego, no to do dzisiaj byśmy nie przyjęli, że elektron może być jednocześnie falą, znaczy może być albo falą, albo cząsteczką. I podobnie światło. Newton uważał, że światło to są cząsteczki i udowadniał to. No po czym się pojawił na świecie Huygens, który udowodnił, że światło to fale. I jeden i drugi miał rację. A można też prościej, można zapytać się ludzi, czy 6 równa się 9, czy 9 równa się 6. No wszyscy powiedzą, no nie, no czym innym jest 6, a czym innym 9. No fajnie, tylko jeżeli napiszemy 6 w powietrzu bez kropeczki, bez odniesienia, gdzie jest góra, a gdzie dół, to wystarczy ją obrócić i każda 6 stanie się 9. No więc nigdy nie będziemy mogli rozstrzygnąć, czy ktoś narysował 9 czy 6. No, to możemy rozstrzygnąć, jak są dwie obok siebie. Na przykład 69, słynna pozycja seksualna. No, to, tak. No ale sama 6 i sama 9, to wiesz, to nic nie mówi.
Wszystko zależy od pozycji. No tak, oczywiście, oczywiście. No i w związku z tym, akurat wspomniałaś o polityce, wiesz, są tacy politycy, którzy dokonują samooszustwa. Tak skutecznie sobie powtarzają kłamstwa sami dla siebie, że potem w te kłamstwa wierzą. Na przykład poszli do polityki po to tylko, żeby robić biznes, ale codziennie rano powtarzają sobie, że ku chwale ojczyzny, że to wszystko, co robią, to ku chwale ojczyzny. No i oni po miesiącu naprawdę wierzą, że się poświęcają ojczyźnie. Czyli akt samooszukiwania się jest aktem miłosierdzia dla samego siebie, dlatego że inaczej sumienie by nie dało nam spokoju. No przynajmniej tym, którzy mają sumienie jakiekolwiek. No mechanizm obronny, wiesz, działa, nie po to tak. Freud wyróżnił ich tam chyba ponad 30. Ja wszystkich nie pamiętam, tylko, ale... Nie tylko Freud, wielu psychologów określało na przestrzeni lat wiele mechanizmów obronnych. Ale można wszystkie mechanizmy obronne zebrać do jednego kotła i zdefiniować. Bo co to jest mechanizm obronny? To jest psychologiczna wersja instynktu samozachowawczego. Tak jak mamy instynkt samozachowawczy, tak samo mamy w sferze psychologicznej instynkt zachowania dobrego mniemania na swój temat. Dokładnie. I o to chodzi w mechanizmach obronnych. Chodzi tylko o jedno, żeby sobie i innym skutecznie wmówić, że to kurwa nie my jesteśmy winni, tylko Tusk jest winien, albo wiesz, tam ktokolwiek, Kaczor, Tusk, pojętnie. No, trzeba zwalić winę, trzeba znaleźć zawsze winnego, dokładnie. I temu służą mechanizmy obronne, żeby sprawnie to robić. Poprzez wybieranie, sublimację, identyfikację, przeniesienie, projekcję, kompensację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Projekcje, transfer. No tak. Także natomiast nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak mechanizmy obronne przed mechanizmami obronnymi. I dlatego tak ważne są rozmowy nasze, bo my to możemy dać ludziom. My możemy was uwrażliwić, uczulić na to, żeby intelektem opanować mechanizmy obronne, żeby oddzielić mechanizmy obronne od prawdy. No, ale oczywiście, ja też zakładam, ja to podkreślać będę, że nas słuchają ci, którzy chcą, bo ci, którzy już tam poszli sobie gdzieś indziej, którzy poczuli się, nie wiem, jakoś tam urażeni, bo widzisz, ja to bardzo dobrze wykażę. Ja też mam takie komentarze na YouTubie, że człowiek dokonuje, to widzę, dokonuje czy przeniesienia, czy racjonalizuje coś tam na mnie, bo widzi coś w sobie, więc on no, musi się wypluć na tym YouTubie, bo w tych komentarzach, bo nie wiem, jaką ma tam sytuację. I ktoś, no niestety ten komentarz umknął, ale bardzo mi się podobał. Ktoś napisał, że ja leczę swoje ego na YouTubie. Ja mówię, no ego, już no tak. Wiadomości, jeszcze jakbym zdążyła, to jeszcze mogłabym zapytać, ale które, bo jeszcze można mieć kilka, prawda? A w ogóle, czy można leczyć coś takiego jak ego? Bo wiesz, no ego jako indywidualność, był taki filmik, ja serdecznie zapraszam tą osobę, która coś takiego napisała, szkoda, że komentarz zniknął, bo YouTube, wiesz, jak wiesz, usuwa sam niektóre komentarze. Więc to jest bardzo ciekawe, że są jeszcze niektórzy tacy, ale większość, ja tutaj podkreślam, że większość tutaj, ci, którzy zostali na moim kanale ze mną, z nami, słuchają nas, czy też innych tutaj programów, potrafią takie pytania przyjąć, konfrontację, bo ja też sobie często zadaję pytanie, pod jakim ja wpływem jestem? Dlaczego ja myślę tak, jak myślę? I dopóki my się konfrontujemy ze sobą, możemy coś osiągnąć, ale w momencie, kiedy ktoś na przykład obrazi się na mnie, że ja na przykład zapytam się, nawet nie zarzucam nikomu, tylko zapytam się, słuchaj, mówisz to, a robisz to, no to czego sobie robisz po nogach? To nie jest kwestia obrażania się, tylko No jeszcze są tacy, którzy się obrażają, no ale... Nazwijmy to po imieniu, to ma swoją nazwę w języku polskim, a język polski jest po to, żeby go używać stosownie do opisu rzeczywistości.
No więc nie krygujmy się, nie wstydźmy się, nie bójmy się tego nazwać. Polską mentalność cechuje pewna własność, która ma piękną nazwę – pieniactwo. Od zawsze Polacy, w większości oczywiście, mówiąc w większości, nie mam na myśli wszystkich, ale większość, bo to są pieniacze po prostu. I od zawsze tak było. No to pieniactwo, to, że wszystko musi być na seriozno, że wszystko musi być takie stęchłe, kurwa, takie poważne, nadęte. Dlatego strasznie mi się podoba twoja formuła, bo przyznam się, oglądałem twoje odcinki, gdzie przestajesz na poważnie traktować pewne rzeczy, tylko w fajnych perukach występujesz. Ktoś tam się przebiera no, za jakąś babę. Tak. Uważam, że to jest kapitalne, bo to pokazuje, znaczy nie tylko dystans, ale to pokazuje, wiesz, swoisty fragment lifestyle, kierunek, którym warto pójść, bo naprawdę, naprawdę żyjemy tutaj nie po to, żeby się całe życie nadymać i być pieniaczami. Tylko żyjemy tu po to, żeby się kurwa cieszyć tym życiem, żeby być szczęśliwym, a nie żeby krzyże jakieś kurwa na plecach nosić całe życie. Życie to nie jest egzamin, to nie jest egzamin, to nie jest nagroda, to nie jest kara, to jest samo życie, które to jest pewien bal. No można przesiedzieć cały bal kurwa w kącie, można pod stołem siedzieć na balu, można w toalecie się zamknąć na balu i tyle mieć z balu, ile tu wyżygaliśmy do muszli klozetowej. Ale są też na balu tacy, którzy się będą świetnie bawić na takim balu. Po prostu. A pamiętajcie o jednym, że drugi raz może nie zaproszą was wcale. Na tą ziemię. Właśnie na tą ziemię. Wiesz co? Jest jeszcze taki mechanizm, który coraz bardziej rozpoznajemy z racji tego całego YouTube'a. Ludzie w Polsce wychodzą z tych właśnie mechanizmów, chcą wyjść z tych programów. Ja dostaję też takie maile, ale poczekaj. Jest dulszczyzna. Ludzie, wiesz, ludzie udają, jak już nie mogą sobie kurwa udowodnić, że są coś warci, to przynajmniej udają, że w warstwie semantycznej są tacy wrażliwi, tacy porządni, że brzydkie słowo im nie przejdzie przez gardło, że kurwa uszy im więdną. Jak ktoś powie słowo kurwa, no to jest dopiero dulszczyzna, to jest dopiero zakłamanie, to jest dopiero festiwal, wiesz, hipokryzji, fałszu. Coś strasznego po prostu. No, ale ci, którzy piszą do mnie, chcą wyjść z tych programów i na przykład mówią, że 5 lat spędzili na różnych warsztatach, edukacjach, szkoleniach, czyszczeniach rodu, podczepach, czyszczenia wszystkiego. I gdzie tutaj jest radość życia? No bo ile można czyścić? No, od czasu do czasu sprzątamy dom. Ale no, żeby codziennie czyścić i codziennie bawić się właśnie, jeszcze płacić za to i jeszcze ufać komuś, że ktoś nam za przeproszeniem podetrze co nieco, ze wiesz, względu, tak, bo ktoś to lepiej zrobi, tak, bo on podczep zdejmie. Tak. Wiesz, ale to nie jest takie proste. Na to idą niektórzy. Nie, idą na to i płacą ciężkie pieniądze, a już najbardziej, bo zdarzyło mi się to też, że ktoś nawet próbował też ze mną nagrywać i zadzwonił, to był jeden telefon tylko, zadzwonił i to się zaczyna zazwyczaj tak, że wmawiają tym ludziom, że on ma jakieś podczepy. A tu jakiś duch za tobą stoi, a tam jakiś podczep, a ja ci mogę to zdjąć za jedyne i tutaj pojawia się suma. Prawda? Ja nie mogę uwierzyć, że jeszcze ktoś się na to łapie, że ludzie zdzierają wręcz, bo to jest cały biznes. Nie wiem, czy ty masz pojęcie, ale to jest chyba trylion, jakieś biliony, nie wiem ile dolarów, euro, złotych na to idzie. To jest biznes, ten cała duchowość. Jasiu, najskuteczniej się sprzedaje produkty, których nie ma, których w ogóle nie istnieją. No Kościół to robi od 2000 lat, mniej więcej. Ja dobrze sobie radzę na tym obrazie. Ja mówię, kurczę, żeby do moich obrazów się taka kolejka ustawiła. A też pomagają, nie wiem, czy nie lepiej. No akurat mogę ci podpowiedzieć tak publicznie, co zrobić. Wiesz co, kiedyś dawno temu pojechałem do Lourdes.
jako bardzo młody człowiek, ja byłem wtedy chyba na pierwszym roku studiów, zrobiłem sobie taką wyprawę na całe wakacje do Lourdes. No ale nie z powodów religijnych, tylko dlatego, że tam akurat miałem piękną dziewczynę, piękną Francuzkę. Nawiasem mówiąc, nie porzuciła, znalazła lepszy egzemplarz. I niestety czułem się taki biedny, samotny, opuszczony. Świat mi się wydawał niesprawiedliwy. Tak przymierzałem się do cierpienia, bo porzuciła mnie od razu po 4 dniach, wiesz. Widocznie nie byłem dość atrakcyjny dla niej, a ona była atrakcyjna niestety. No i wiesz, i w tym takim rozżaleniu zaprzyjaźniałem się z ludźmi, którzy tam sprzedawali, wiesz, wodę święconą. Mało tego, że się zaprzyjaźniłem, to jeszcze zamieszkałem w takiej rodzinie sprzedającej wodę. I wiesz co, i po jednym dniu tak z przerażeniem sobie patrzę, a tam, wiesz, dzieci, wnuki tych ludzi, jakieś tam pociotki, wszystkie tam napełniają z wody, wiesz, z kanalizacji te bańki. No, pytam się ich, no ale wy to sprzedajecie. Tak, mówią, kurwa, a to się to. Lepszy interes życia. Za tą wodę płacimy niecałe miesięcznie tam 10 centów, a każda buteleczka 10 euro. 10 euro, jedna buteleczka. No biznes, przebicie, kurwa, wiesz, tam nie wiem, kilka tysięcy procent. Nie chcę mi się liczyć. No to teraz. Ale po 2 tygodniach powiedzieli mi tam szeptem, że no ale słuchaj, ale dla wtajemniczonych to na takim wzgórzu tutaj obok, no jest taka woda, nie tylko święcona, ale lecznicza. I pojedź tam i zobacz, jak długa będzie kolejka. Joasiu, ja nie wierzyłem własnym oczom. Nie pamiętam, jak się to wzgórze nazywa, ale to jest nieopodal Lourdes, jakieś 5 kilometrów od Lourdes. 5, pamiętam, kilometrów na północ. Słuchaj, sama kolejka liczyła 3,5 kilometra, jak mniej więcej tam próbowałem zmierzyć, jadąc samochodem, 3,5 kilometra. Także czarno to widziałem, żeby tam się ustawić, ale miałem tak silną motywację, no, że tam stanąłem na końcu i czekałem tam prawie całą dobę. No i cała ceremonia polega na tym, że ze studni wydobywa się po prostu wodę. No ale jedna buteleczka już nie kosztowała, pamiętam, 10 euro, tylko kosztowała 1000 euro. I taka kolejka. Nie, poczekaj, przecież tam za darmo, no, ty mówisz o tej nie. świętej wodzie w Lourdes. Ja mówię o wodzie, nie, ja mówię o wodzie przenajświętszej, nie świętej, przenajświętszej, bo oprócz świętej, przenajświętszej. To Lourdes, tak? Ten tak. Lourdes. Wiesz co, jest jedna studnia tylko. No to pomyślałem sobie, ale co tam, Bóg usiadł na tej studni, czy zszedł z nieba do tej studni, czy o co chodzi w ogóle w tej kolejce, się pytałem. Ale zauważyłem jedną prawidłowość, że prawie same kobiety tam były w tej kolejce. Kobiety są bardziej podatne, powiadasz. Tak, ale ja ci coś powiem o tej wodzie. Poczekaj, to dokończę, dokończę. No i pytam się, o co chodzi, powiesz, bo jak nie dopowiem, to nie będzie wiadomo, o co chodzi. A to można powtórzyć przecież i w Polsce. No i jedna kobieta tak po godzinie mi powiedziała szeptem, bo pan nie wie. No nie wiem, no stoję, ale nie wiem. Chodzi o impotencję. Okej. Okay. Dobra. Woda, która leczy z impotencji. Także wiesz, no jakby, znaczy rzeczywiście wiara ludzi jest potężną siłą. No, ale i potężnym biznesem, powiedzmy wprost. Znaczy nie byłaby, wiara nie byłaby tak potężną siłą, gdyby nie stał za tym też potężny biznes. Dobra, i trudno to odróżnić. I zaraz mi wytłumaczysz pewną zależność, bo wejdziemy w fotony, które ty mi wyjaśnisz. Ja nie muszę się na tym znać, ale ty mi to wyjaśnisz. No więc, a propos tej wody, robiliśmy sobie takie spotkania z architekt Basią, która była częścią też rozprowadzania wody, ona ma fundację Donawę. I ta woda działa, ta woda była skomponowana przez Holenderkę, tej Holenderki już nie ma, ona już chyba dawno nie żyje, ale jest tam też jakaś fundacja w Holandii i chodzi o to, że oni poskładali te wszystkie największe, najświętsze, że tak powiem, wody z całego świata, tworząc tą jedną, nazwano to Donawę. I mnie ta woda została wysłana do domu.
kiedy ta woda mi przyszła, miałam sen, jak ona działa. Pokazało mi się, że dodając tą wodę, bo można ją rozmnażać, czyli sobie i do kwiatków, do gotowania, do picia, nie? Tak można ją rozmnażać. Znaczy rozdzielić. Tak, nie. Rozmnażać w sensie do 2 litrów nalewasz 10 kropelek czy 4 kropelki i po 2 godzinach ta nowa woda nabiera emanacji tej świętej wody do nawy, tak? W nocy miałam sen, dokładnie pokazujący mi, jak ta woda działa, że ona wyrzuca, zabija tak zwane wszelkie takie pasożyty astralne, takie pokazały mi się różne dziwne rzeczy. I na drugi dzień też rozmawiałam z czującą niejaką Olgą Milajewą, też gość naszego kanału, która akurat sobie popijałam tą wodę i chciałam sama poczuć, czy ja będę czuła jakiekolwiek inne zmiany. I ona... Kiedy ja to piłam, to zapytała się mnie, a nie było jej tu, ona nawet nie wiedziała, że ja piję tą wodę. Wiesz, poczułam taką wibrację z Francji, z Lourdes, wiesz, taką świętą wodę. Patrz, a ja to piłam, czyli ona to poczuła. I teraz, jeśli weźmiemy badania, badania na temat wody, czyli na przykład tak jak powstały esencje Bacha, tak jak te wszystkie esencje na świecie powstają, esencje delfina, tam no, mnóstwo tego jest, że jeśli weźmiemy czystą wodę i ustawimy na przykład obok niej jakiś piękny kwiat, dodamy jeszcze właśnie słońce, światło słoneczne, no to teraz tutaj powiedz mi, jak to działa, że ta woda nabiera tych esencji. A znowuż, tak samo jak gotujemy posiłek, zobacz, jak kobieta jest zła, jakaś wredna, to jeszcze ten posiłek temu mężowi zaszkodzi, nie? A jak ugotuje z miłością, to wszyscy rozumieją. Ja chętnie na to pytanie akurat odpowiem, bo myślę, że akurat to pytanie przypadkowo troszkę znam odpowiedź, ale posłużę się pewną metaforą, żeby być lepiej zrozumianym. Tutaj mam taki kubas, taki kubek duży, z miejscowości Sikhanowin. I mogę ci teraz powiedzieć, Joasiu, że ten kubek uzdrawia. Po prostu, wiesz, nie tylko ja z niego piję, ale daję też innym chorym się napić z tego kubka i po prostu, wiesz, przeziębienie mija, choroba mija, no tysiące jest przykładów. No ale widzisz, problem polega na tym, że sam kubek, jakby go odwrócić, to co jest w tym kubku takiego, że on uzdrawia? No i tutaj nastąpi teraz odpowiedź. Ano nic. O, wszystko zależy od tego, co ja cholera tu wleję. Jak jeżeli wleję aspirynę, no to może będę zdrowszy, może pozbędę się przeziębienia. Wleję tutaj soki żołądkowe jakieś, znaczy soki, które łagodzą ból żołądka, no to nie żołądek przestanie boleć. Wrzucę tutaj środek od bólu głowy, ibuprom zdaje się nazywa, no to przestanie mi głowa boleć, ale to nie jest, żadnej zasługi kubka w tym nie ma, no tylko w tym, co jest wewnątrz. Z wodą jest identyczny. Czym jest woda? Tym. Kochani, to jest kubas, to jest kubek. W wodzie nie ma nic. No nie ma nic, znaczy wiemy dokładnie, jak ten kubek wygląda. To jest H2O, to jest wodór, 2 atomy wodoru połączone z atomem o liczbie porządkowej 16, czyli z tlenem. I one są dipolarne, one są tak połączone, że tworzą kąt między sobą około 105 stopni. No i co tam niby jest takiego magicznego, powiedz mi, w tym tlenie i w tych atomach wodoru? No ni cholery, tam nic nie ma, tam się nic nie zmieści. Natomiast w wodzie najbardziej magiczne i to, co najbardziej działa w wodzie, nie ma żadnego związku z wodą. Dlatego, że gdybyśmy pili wodę destylowaną, czyli najczystsza postać wody, to jest trucizna. To ani nam drzewko nie urośnie, ni cholery, a sami się zatrujemy, sami zejdziemy z tego świata. Bardzo szybko. Dlatego, że w wodzie, to co nam ratuje życie i to co jest cenne, to jest akurat nie woda, tylko to, co się w wodzie rozpuszcza. No czyli składniki mineralne na przykład. Dlatego woda mineralna, która zawiera rozpuszczone składniki mineralne,
żelazo na przykład, buduje hemoglobinę. Magnez, tak dalej. Oczywiście, no to jest zdrowie, ale nie sama woda. Woda jest tylko rodzajem kubka. No to ja się ośmieszyłbym, gdybym powiedział, że ten kubek uzdrawia, ma magiczną moc. Nie, wszystko zależy od tego, co ja wleję tutaj do tego kubka, bo identycznie jest z wodą. No woda to jest woda, no to jest H2O. Co w tym jest magicznego? No nie ma nic, ni cholery nie ma magicznego. Natomiast no, sam związek jest ciekawy. Mówisz tutaj o efekcie placebo, że moc przekonań. Nie, mylisz się, poczekaj, dlatego, że nie dałaś mi powiedzieć i złe wnioski wyciągasz. Nie mówię o efekcie placebo, wcale nie. Ludzie piją wodę z Mekongu, która jest brudna jak cholera, tutaj gdzie mieszkam. I oni nie chorują, ale nie dlatego, że ta woda jest magiczna, tylko chociaż tam jest zanieczyszczeń od cholery. Natomiast jest jedna, a właściwie dwie cenne rzeczy. Są bardzo cenne nanocząstki. Nanocząsteczki złota i nanocząsteczki srebra. I one rzeczywiście mogą wpływać, wiesz, antytoksycznie, wypłukują różne toksyny z organizmu. Rzeczywiście tak jest. No pod warunkiem, że te nanocząsteczki nie mają więcej niż 10, no kilkanaście nanometrów, bo są też nanocząsteczki wielkości 60, no ale one nigdzie nie przenikną, są za duże. Także jeżeli są odpowiednio małe, to okej. No, czyli cenne w wodzie jest to wszystko, co akurat wodą nie jest. Chodzi ci o mnie, dobrze. Wiesz, tutaj dotarłeś do takiego tematu, bo my rozmawialiśmy o złocie i w końcu no niektórym te filmiki zostały usunięte z YouTube'a, dlatego że jest taka firma, której ja też zamawiałam, dla wszystkich powiem Chem World, to jest firma polska i tam jest chlorek złota z chlorynem sodu. I jeśli dochodzi, uwaga, kropla na krople, przypominam wszystkim, jeśli dochodzi do utleniania, właśnie to jest to, co ma moc. Oczywiście, że pijemy to z wodą, i to trzeba tam odczekać około minuty i dopiero zalać wodę. Oczywiście się no śmierdzi chlorem, jak się da krople na krople, jest ten zapach ohydny, ale dochodzi do utleniania i wtedy rzeczywiście mamy bardzo dużo zgłoszeń od ludzi, którzy używali tego na różne przypadłości. Nie mogę tego powiedzieć oficjalnie, więc jak najbardziej tego nie mówię publicznie, że pomaga na takie schorzenia jak rak, ale mamy bardzo dużo zgłoszeń od ludzi, którzy zastosowali to w takich przeróżnych... No, tutaj jest to bardzo ryzykownie, z tym rakiem to jest bardzo ryzykownie, dlatego że nigdy nie będzie leku na raka na przykład. No nigdy. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak jakby powiedzieć, wymyśleć lek na zdrowie. Lek na wszystkie choroby, panaceum na wszystko. No nie, nigdy nie będzie czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak rak. Jest w tej chwili około 100 tysięcy rodzajów raka, tak naprawdę zdefiniowanych. Złośliwy, niezłośliwy, tam taki, siaki i inny. Różnie to się określa. Także to jest zbiorcza nazwa niekontrolowanego rozrostu komórek, ale tych rodzajów tego rozrostu komórek może być tysiące. Tysiące i wiesz, na jeden rodzaj coś pomoże, na inny rodzaj coś nie pomoże. Także no, to jest podobnie jak ze schizofrenią. Nie ma jednej schizofrenii. Jest tyle rodzajów schizofrenii, ilu jest schizofreników tak naprawdę. Tak, dlaczego tak trudno dać lek? Natomiast w wodzie, w samej wodzie, czystej wodzie, H2O, destylowany, gdzie nie ma nic poza wodą, no jednak pewna magia jest. Bo dzieją się też rzeczy trudno zrozumiałe, albo też i takie, których do dzisiaj nie rozumiemy. Podam ci taki przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy idealnie czystą wodę, bez minerałów, bez tam czegokolwiek. I obniżamy jej temperaturę. Najpierw ma 10 stopni, potem 5 stopni Celsjusza, potem 1 stopień. To od 2 stopni przy ciśnieniu jednej atmosfery, to od kiedy ona zacznie zamarzać? No ona przy 0 stopni. No właśnie nie. I to jest ta magia wody. Nie? Ona nie zamarznie ani przy minus 10 stopniach, ani przy minus 20,
ani nawet przy minus 200, ani nawet przy minus 273, czyli w zerze absolutnym Kelwina. No nie, dlatego że woda idealna złożona tylko z wodoru i tlenu, nie ma możliwości, żeby zbudować strukturę lodu. Nie ma takiej możliwości. Nigdy taka struktura nie powstanie. Ona powstanie tylko wtedy, kiedy chociaż jeden pyłek wpadnie, kiedy będzie jakieś zanieczyszczenie, które rozpocznie całą lawinę, cały proces krystalizacji. I wtedy rzeczywiście im niższa temperatura, tym mniejszy pyłek wystarczy. Przy temperaturze minus 200 stopni Celsjusza wystarczy mikroskopijny pyłek tam wrzucić i nagle cała woda zamarznie. Ale póki nie ma tego pyłku, póki nie ma zanieczyszczenia, proces zamarzania nie nastąpi. No i inne pytanie jest też ciekawe a propos wody. Wiesz, może na samej powierzchni Słońca za gorąco nie jest, bo tam jest panuje 6000 stopni Celsjusza. No, względnie chłodna temperatura. Ale korona słoneczna, to co otacza Słońce, no jest wyjątkowo wielką temperaturę, bo tam niekiedy dochodzi do milionów stopni Celsjusza. No, czyli przy tak wielkiej temperaturze, jak wrzucimy coś do korony Słońca, no to nie ma szans. Wszystko spłonie. Wszystko się spali, po prostu. Wszystko. No dobrze. Ale z jednym wyjątkiem. Woda się nie spali. Dlaczego woda się nie pali? Powinna, bo skoro każda substancja wrzucona do tak wielkiej temperatury, każde ciało spali się w ułamku sekundy, a woda nie. No oczywiście przejdzie w inny stan skupienia, wyparuje, odleci i tak dalej, ale się nie spali. No to zdradzimy może. To jest dobre pytanie, jakbyś chciała kogoś pognębić, jakbyś chciała sprawdzić, czy jest dobrym fizykiem, czy jest dobrym chemikiem, to zadaj to pytanie. No nie pali się rzeczywiście woda z tego samego powodu, dla którego nie pali się popiół. Bo woda jest płynnym popiołem. To jest popiół, tylko tyle, że przezroczysty i płynny, ładny popiół, bo to jest spalony wodór, to jest tlenek wodoru. Czy to jest spalony już wodór, czyli no, popiół nie będzie się dalej palić. Co prawda można ją utlenić, czyli jest wyprodukować H2O2, tak zwaną wodę utlenioną, no ale to tylko niewielką liczbę cząsteczek danej szklance wody w ten sposób się wygeneruje. Generalnie woda się nie pali. Bardzo ciekawe, dobrze. Ja wrócę na chwilę do tej wody strukturyzowanej, bo mówi się, że woda, ja to też sprawdzałam na sobie. Co to znaczy woda strukturyzowana? Właśnie, tak została nazwana. I tutaj ja się w to no też nie wchodzę. Bo woda ma tylko jedną strukturę. Woda ma tylko jedną strukturę. Woda to jest chaos. Dobra. Woda to są dipolowe cząsteczki, gdzie z jednej strony przeważa wodór, czyli jeden ładunek, a z drugiej strony tlen przeważa. To są takie malutkie dipole. I to jest chaos absolutny. Natomiast jest tylko jedna struktura możliwa. Tak zwane mostki wodorowe powstają pomiędzy atomami wodoru. Tworzą się mostki wodorowe, które zresztą są powodem tego, że powstaje struktura krystaliczna, lód. I te mostki są czymś bardzo szczególnym. Bo dlaczego woda jest czymś, no może nie magicznym, ale szczególnym? Dlatego, że woda postępuje odwrotnie niż inne substancje. Woda, moglibyśmy poetycko powiedzieć, płynie pod prąd. Bo zobacz, Jasiu, jak masz cokolwiek płynnego, jakąkolwiek substancję, ale płynną, tak? I obniżasz temperaturę, albo wrzucisz do niej substancję tę samą, tylko że w formie stałej. To jak kamień spadnie na dno. A woda działa dokładnie odwrotnie. Ciężar właściwy lodu jest mniejszy niż ciężar właściwy wody. I ciało stałe, woda w postaci ciała stałego, zamiast jak kamień opaść na dno, bo tak powinna się zachować, tak każde przyzwoite ciało się zachowuje. A woda jest absolutnym wyjątkiem, dlatego że
lód jest takim trochę balonikiem napompowanym. On się zachowuje, ta struktura, jak balonik napompowany. I on wypłynie na powierzchnię. No dzięki temu jest możliwe życie i tak dalej. Także to jest absolutny ewenement, to jest pewne kuriozum w świecie innych substancji. Tym się woda różni od innych substancji. Dlatego właśnie nie można wody zastąpić niczym innym. Ale, ale myślę, że się zgodzi ze mną, że woda jest magiczna, bo zobacz, krioterapia, mówi się, zależy, po prostu się mówi, że jest to, nazywają to, nazywają to, że woda strukturyzowana, mówi się, że po zamrożeniu woda wraca do swojej pierwotnej struktury i w związku z tym te terapie, krioterapie działają też, czy nie człowiek się zanurza w nich, czy też pije taką wodę. Struktura, nie ma czegoś takiego, to jest bzdura. Dobra. Nie ma czegoś takiego jak pierwotna struktura wody. Pierwotną strukturą wody jest chaos, po prostu. To jest chaos. Nie ma tam żadnych... Tak, dlatego że ja chcę to poruszyć z tobą, widzisz, z fizykiem, z ludźmi, którzy właśnie naukowo mogą do tego tematu podejść, bo słyszy się tyle różnych rzeczy i ja operuję tymi definicjami, no wiesz, żeby każdy wiedział, podobnie, o co chodzi. Podobnie słyszy się, że Ziemia jest płaska, że nikt nie wylądował na Księżycu. No, no tam... jest taka teoria, tak. Jest. O różnych, o równoległych światach, wiesz, może w równoległym świecie jest Ziemia płaska. Ja o tym nie wiem, trzeba to zbadać. Nie taka mam dowodu ani na to, ani na to. Nie byłaby w stanie się utrzymać we wszechświecie. Rozpadłaby się w pył. Gdyby taka pizza była zamiast Ziemi, to ta pizza by się sama w sobie zapadła po prostu. Także nie mogłaby... No wiesz, powstaje jedno pytanie. Powstaje jedno pytanie, skoro wszystkie planety są okrągłe, dlaczego Ziemia miała być płaska? No właśnie. Skoro jest kolisty, to dlaczego akurat Ziemia miałaby być wyjątkiem? No tak, dokładnie. I tyle zdjęć i za każdym razem, kiedy patrzymy na niebo, pojawia się, zawsze pojawia się planeta okrągła, czy to Księżyc, czy coś, czasami coś. Ale wiesz, też, ale też nie wiem, niektórych ludzi, niektórych ludzi żaden argument nie przemówi. Oni wiedzą swoje i tyle, no i wiedzą lepiej. Jest na to natomiast określenie. Akurat nie ma w języku polskim, to jest ciekawe, ale jest w języku niemieckim. W języku angielskim też nie ma słowa na to. Natomiast w języku niemieckim jest. Jak określić takich ludzi? To są Besserwisser. 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 Jemand, der weiß besser. Widzący lepiej. Czyli ktoś, kto wie najlepiej. Tak, dokładnie. Besserwisser, czyli besser to jest lepiej, a wisser tak. To jest wiedzący. Czyli wiedzący. Wiedzący, czyli lepiej wiedzący. Tak, dokładnie. No jest już, jest po polsku. Wiedzący lepiej. Są tacy. No. Nie, po znaczy, wiesz, jest to ciekawa teoria. Ja się przez chwilkę zagłębiałam, o co im może chodzić, bo zawsze jak wiesz, jest nowa teoria, to ja zawsze próbuję zrozumieć, jak ten człowiek myśli, w jaki sposób on sobie to zbudował, ten świat. Problem jest zupełnie inny. Problem jest taki, jak go zdefiniował kiedyś Ludwig Wittgenstein, że mamy takie myślenie, jak i mamy język. No i niestety wiele wiesz, błędów po prostu, paradoksów, nie powstaje dlatego, że one istnieją w świecie zewnętrznym, tylko i wyłącznie dlatego, że istnieją w świecie semantyki języka, jakim się posługujemy. Podam Ci taki przykład. Dlaczego w Polsce, tylko w Polsce można taką bzdurę powiedzieć, że człowiek musi w coś wierzyć. Jak nie wierzy w religię, to wierzy w naukę, ale w coś wierzy. No to takie bzdury mogą mówić tylko ludzie, którzy tylko polski znają. Bo w języku polskim jest tylko jedno słowo, wiara, i nie ma rozróżnienia. Tymczasem w języku angielskim czymś zupełnie innym jest faith, czymś zupełnie innym jest belief, believer, a czymś zupełnie innym jest jeszcze trust. Podobnie jak wiesz, ludziom się myli, dowód to dowód, mówimy po polsku. No gówno też prawda. Conviction, przekonanie. Gówno prawda, tak, dlatego że jest ogromna różnica. Zupełnie co innego oznacza evidence, a zupełnie coś innego oznacza proof. A po polsku to jest i to jest dowód po prostu. Także wiesz, tych różnic jest bardzo, bardzo wiele, więc one powstają często z, no, dlatego, że język, jaki stosujemy, jest ubogi, a nie dlatego, że problem istnieje w świecie zewnętrznym. Nie, często nie istnieje, natomiast istnieje w sferze języka.
zbyt ubogi język stosujemy. No i teraz powiedziałaś teoria. Ludzie jak słyszą słowo teoria, to myślą, a kurwa, to tylko teoria. To dziś jest taka teoria, jutro będzie inna. To teoretycznie to nie wiadomo, czy to jest prawda. Jak teoria, to nie wiadomo, czy to jest prawda. No, ale to ten problem powstaje tylko z powodu semantyki języka, jak używamy. Dlatego, że słowo teoria w fizyce, w matematyce oznacza kompletnie coś innego niż w języku potocznym. W języku potocznym to teoria to niesprawdzone, to niepewne. To teza. Może teza. Tak, że to jest teza, dokładnie. To jest przypuszczenie tylko. Jest synonim między teorią a przypuszczeniem. W nauce nie ma takiego synonimu. Teoria to nie jest przypuszczenie. Teoria jest teorią wtedy, kiedy jest udowodnioną teorią. Mówimy, że falsyfikowalną, sfalsyfikowaną, czyli przetestowaną pod kątem, czy zaprzeczenie tej teorii jest prawdziwe. Także to jest kompletnie inne rozumienie. Ale ludziom to się kiełbasi wszystko w głowach, no bo nie rozumieją, nie wiedzą, jakie są różnice po prostu. No i dlatego my o tym wszystkim rozmawiamy. Natomiast tak samo z tą wodą. Powiedziałaś jeszcze pięknie o tym świetle, o tych promykach światła i wodzie. No to ja chciałem tylko przypomnieć, bo już kiedyś mówiliśmy o tym, że to, co dostajemy od Słońca najcenniejsze, to wcale nie energia. Dlatego, że Merkury dostaje jej więcej. Wenus jeszcze więcej też, bo ma powierzchnię zwróconą do Słońca większą niż Merkury. No i co z tego? I tam żadne życie nie powstało. To, co decyduje o powstaniu życia, to nie jest energia, tylko obniżenie entropii. W prezencie od Słońca, w każdym promyku światła, dostajemy obniżkę entropii, czyli destrukcję chaosu, czyli uporządkowanie. Każdy promyk światła coś nam porządkuje. Chlorofil w liściach na przykład porządkuje coś, czyli zmniejsza bałagan, czyli zmniejsza entropię. I to jest najcenniejsze. To jest najcenniejsze, a wcale nie energia. Energia nie jest wcale taka cenna, jak ludzie myślą. Entropia jest najcenniejsza. To, że my się, że my umieramy, że my starzejemy się, no to nie energia jest temu winna, bo możemy być pełni energii i tak umrzemy. Temu jest winna entropia. Wróćmy do tych cząsteczek i tego, że one są nielokalne. Czyli, że światło, to tak, gdzie stoi światło. Woda, wpływa, ponieważ woda nabiera właściwości. Tutaj mamy te badania, kurczę, i wyleciało mi, bardzo przepraszam, wyleciało mi to nazwisko z głowy, ale były woda badania na temat cząsteczek wody. Poczekaj, były badania na temat cząsteczek wody, modlono się przy tej wodzie no żaden i ona tego... nabierała takie ciało. No zaraz, poczekaj, ale były badania. Ale to jest bzdura, Jasiu. No nie ma czegoś takiego. To tak jakbyś powiedziała... Jak to się nazywa pan? Miyosaki? Nie, pomyliłem. To tak jakbyś powiedziała... Daj mi powiedzieć. Tak jakbyś powiedziała, że cząsteczka wodoru, dwóch atomów wodoru i tlenu nabiera nowych własności. Nie nabiera nowych własności. Te własności opisuje mechanika kwantowa. Natomiast mogą nabierać nowych własności substancje rozpuszczone w wodzie. To jest zupełnie co innego. A ponieważ mało kto z posługujących się teoriami spiskowymi ma w domu mikroskop, no to mało, czy w szczególności elektronowy, to mało kto widzi te substancje rozpuszczone w wodzie. Czyli co ludzie widzą? Przezroczystą wodę, która nabiera pewne własności. I ludziom się wydaje, że to ta woda nabrała własności. Nieprawda. Substancje rozpuszczone w tej wodzie mogą nabierać określonych własności, a wydaje nam się, jakoby woda nabierała własności. Nie, woda nie nabiera żadnych własności. A no, naprawdę, bo ja uważam, że świat sam w sobie jest miliard razy ciekawszy niż jakieś beznadziejne teorie, które... Tutaj naprawdę teorie w rozumieniu potocznym wymyślają sobie ludzie przy kawie. Dobra, to wytłumacz może. Dobra, to wytłumacz, jak te piękne cząsteczki tam, gdzie się modlono, nie wiem, miło.
głośno nadawano, jakiś tam mnich siedział i nadawał pismo. Ale wiesz, no, możesz się modlić do kamienia na łące, możesz się modlić do woda, poczekaj, ale ta woda miała takie, wiesz, bardzo harmonijne, no tak jak jest mróz czasami, maluje na oknie różne piękne wzorki, tak samo ta woda miała piękne wzory. A tam, gdzie ktoś właśnie był czy agresywny, złośliwy, to wtedy te wzory były takie poszarpane i było mnóstwo zdjęć. Ale zakładając, pójdźmy tym torem, co tutaj powiedziałeś, że to nie woda leczy, tylko minerały w wodzie. Dokładnie. Jakby ta woda uzdrawia. I to ma sens, bo były znowu kolejne badania, to był znowu, nazwisko jest takie dla mnie nie do powtórzenia, ale to były badania jakiegoś Francuza, który trafił do więzienia i był lekarzem, napisał książkę o tym, bo nie miał nic w tym więzieniu, nic innego poza wodą. I ja on rozumiem, aplikował wodę. Woda była z łazienki. Nieprawda, Jasiu, wystarczy, że ta woda spływała ze skały i już miała miliardy mikrocząsteczek innych niż woda w sobie. Także to nigdy nie jest czysta woda. Czystą wodę masz w jednym przypadku tylko, kiedy masz destylowaną. Natomiast jeżeli masz wodę z potoku, z rzeki, ze skały, to nigdy nie masz czystej wody. Zawsze tam są miliardy innych cząsteczek, skał, minerałów, tysiąca różnych rzeczy, złota, srebra. I to może budować jakieś struktury. Oczywiście, że tak. Ale wiesz, ale ludzie tego nie wiedzą, tak? I patrzą i mówią na wszystko woda. No to równie dobrze zamiast mówić barszcz i rosół, też moglibyśmy mówić woda. No to nie jest woda. To nie jest woda. No barszcz to jest barszcz czerwony. Rosół to jest rosół. To nie jest woda. A ludziom się wszystko kurwa z wodą kojarzy. I ludzie mówią, że woda z zawartością magnezu. No nie ma czegoś takiego jak woda z zawartością magnezu. To już nie jest woda. To jest woda i magnez jakoś tam rozpuszczony w wodzie. To już jest roztwór. Roztwór to nie jest woda. No podobnie można by powiedzieć mleko. No co to jest mleko? No to jest zwykła woda po prostu. Tym bardziej, że mleko nie jest roztworem. O czym może mało kto wie. To jest mieszanina. To jest mieszanka. To nie jest roztwór. No. Także to już lepiej powiedzieć, że mleko jest zwykłą wodą, niż mówić, że rozpuszczone minerały w wodzie, no to jest jakiś inny rodzaj wody. No nie, no to jest woda i minerały w niej rozpuszczone po prostu. To nie jest żaden inny rodzaj wody. Mhm. Dobra, i teraz na przykład jeszcze, bo już się zatrzymaliśmy przy tej wodzie, część osób też się spotykam z tym, bardzo chwalą sobie, że oczyszczają wodę szungitem. Oczyszczasz wodę, kochani słuchający. Można w procesie destylacji. Nie ma innej metody oczyszczania wody. Naprawdę, no to ludzie powinni ze szkoły pamiętać. No. Można zanieczyścić, dodając jakiś nowy minerał, dolewając mleka. To jest proces zanieczyszczania wody. Natomiast nie ma możliwości oczyszczenia wody innej niż poprzez destylację. I tutaj na przykład w Niemczech, no myślę, że w każdym kraju ludzie kupują sobie, wiesz, filtry. Są takie filtry, gdzie tak. Mówią, że to po prostu pomaga czajnikowi, żeby nie miał kamienia. No, to jest możliwość oczyszczania tak w formie mechanicznej. No to tak oczyszczać wodę też można za pomocą filtrów, ale wiesz, to te filtry, te dobre filtry. Ale one nie oczyszczają z tych dobrych minerałów wtedy. Właśnie. Te dobre filtry są konstruowane w taki sposób, że nie tylko nie wypłukują minerałów, ale dodają nawet sztucznie minerały, żeby broń Boże ich nie wypłukać. Także tak się robi obecnie współcześnie dobre filtry. No. Ludziom się wydaje, że to jest oczyszczona woda. No to chyba. Nie, to jest wzbogacona woda, a nie oczyszczona najczęściej. No to fajnie, bardzo się cieszę, bo chyba wyjaśniliśmy dużo na temat wody. Mieliśmy rozmawiać też o, no pasuje nam, prawda i kłamstwa, prawda? Czyli jakoś tak poszło w kierunku wody, bo wiadomo, woda życia. Ale gdybyśmy mogli wrócić do promyka światła, to ja chciałbym na podstawie promyka światła pokazać wam, że nie ma potrzeby wymyślania teorii spiskowych a propos wody, takich czy innych, bo świat sam w sobie przerasta naszą wyobraźnię. To widać na przykładzie promyka światła. I widać, jak ludzie bardzo tego nie rozumieją. No, podam taki prosty przykład.
Ludzie się niektórzy zastanawiają, a to światło to takie wolne jest, wcale szybko nie biegnie. No bo w naszej galaktyce, którą nazwaliśmy sobie Drogą Mleczną, poetycko, pierwotnie to Drogą Mleczną nazywaliśmy ten pas najjaśniejszy na niebie, a teraz współcześnie nazywamy całą naszą galaktykę Drogą Mleczną. No to gdybyśmy chcieli przelecieć, to jest taki dysk duży, który zawiera tam 200, może 250 miliardów gwiazd, to gdybyśmy chcieli przelecieć z jednego krańca na drugi, na przeciwległy, to zabrałoby to nam ponad 100 tysięcy lat, bo tyle trwa przelot promyka świetlnego przez naszą galaktykę. Ponad 100 tysięcy lat. No ale to jest prawda tylko z naszego punktu widzenia, kiedy siedzimy tyłkiem na Ziemi. Bo gdybyśmy byli w rakiecie, która poruszałaby się z prędkością 96% prędkości światła, a to jest problem tylko techniczny, żeby osiągnąć taką prędkość, to ile by trwał przelot przez całą galaktykę? 4,5 minuty. 4,5 minuty. Zamiast 100 tysięcy lat. No to wiesz, tak, myślałam, że minutę, ale dobra. Minutę z kawałkiem. Teraz można by zapytać, no dobrze, a gdybyśmy siedzieli na tym fotonie, okrakiem, wiesz, usiedli sobie i lecieli razem z nim, to ile czasu byśmy potrzebowali, żeby przelecieć? Zero. Zero. Tam by się wtedy wydawało, że nasza galaktyka i galaktyka Andromedy są wszystkie w tym samym punkcie. I gdziekolwiek byśmy nie polecieli, to by się nam wydawało, że już my natychmiast jesteśmy tam, gdzie mamy polecieć. Czyli cały wszechświat zajmuje jeden punkt, czyli prawda... Ale przecież w temat rozciąganie czasu. Tak, czyli jaka jest prawda na temat naszego wszechświata? Ano jest taka, że wszystko, co widzimy wokół, z punktu widzenia kogoś, kto byłby poza naszym światem, to widziałby to wszystko w jednym punkcie geometrycznym, który nie ma żadnych wymiarów. Żadnych wymiarów. Prawda zależy od punktu siedzenia. A to oznacza tak zwaną symetrię symetrii. Czyli to oznacza taką prawidłowość, że wszystko to jest dokładnie to samo, co nic. Nic to jest dokładnie to samo, co wszystko. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że jest też tutaj... Jeśli ktoś kiedyś pozjada wszystkie rozumy, będzie wiedział wszystko na temat świata, to wróci do punktu, w którym nie będzie wiedział już nic. No to przypomina właśnie tego węża, co zjada swój własny ogon, prawda? Tak, z małego księcia. Tak, dokładnie. Jasiu. Tak. Dobrze, dziękuję Ci dzisiaj bardzo. My będziemy sobie, mam nadzieję, kontynuować. Jeśli macie po drugiej stronie jakieś pytania, jaki temat poruszyć, to bardzo chętnie, dlatego że ja lubię właśnie sobie rozprawiać i tutaj z punktu duchowego, naukowego przyjrzeć się i nie boimy się żadnych pytań. Rozpatrzymy wszystko, przejdziemy przez wszystko, nawet przez świętą wodę i myślę, że się napijemy też różnych wód. Dobrze, Piotrze, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do Logosa, do Ciebie. Linki są też na Twojej stronie, na kanał Twój. Tam są darmowe materiały na temat Logosa. Piotr Tymochowicz, masz taki kanał, dokładnie pod imieniem nazwiskiem. Q Logos, dobrze, też zmieniłeś chyba. Więc tam można wszędzie... Tu jest od Quintessence Logosu. Quintessence Logosu, czyli Q Logo. Zawsze tak było. No, te materiały są cenne, jest ich dużo, też podajesz jakby darmowo, więc można tam zobaczyć, czego oczekiwać. No i co? Zapraszam na więcej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję Ci i do następnego razu.